Ostatnie dni roku kościelnego kierują nasz wzrok ku Bogu, który przychodzi nie tylko, żeby nas sądzić i czytania, które słyszymy, nie po to są, by nas przestraszyć, wpędzić w jakiś smutek, przygnębienie, ale to są słowa zarówno z Apokalipsy, jak i z Ewangelii, które podnoszą nas na duchu, aby były to słowa, które nas wzywają do nawrócenia. Nie do strachu, lęku, smutku, przygnębienia, ale do nawrócenia, ku naszemu zbawieniu. I widzimy w pierwszym czytaniu piękna pieśń Mojżesza i Baranka. I w tej pieśni Mojżesza i Baranka widzimy uwielbienie Boga. Piękna pieśń, która pokazuje, jak Bóg jest miłosierny, jak Bóg jest wielki, pełen mocy. Pokazuje Boga, który panuje nad historią, nad naszym życiem, również nad historią naszego życia, każdego z nas. Bóg jest wielki, sławią Go również, jak słyszymy w psalmie, również i rzeki, i przyroda, cały świat właśnie chwali Boga. Nie tylko człowiek, ale właśnie też stworzenia, jak lasy, góry, strumienie, jeziora chwalą Boga. Wszystko jest ku Bogu, zmierza. I również widzimy, że Ewangelia mówi nam o składaniu świadectwa, że wszystkie te trudne momenty, które się wydarzą w końcu czasów, to są po to, aby człowiek się nawrócił, przemienił, zwrócił się ku Bogu, by był zbawiony. Są to momenty, które wzywają nas do składania świadectwa, że mamy w tych momentach właśnie składać swoje świadectwo wiary i miłości wobec Boga, który przychodzi, jak miłosierny nasz Pan, który kieruje całą naszą historią życia. Amen. Usiądźmy na chwilę. Jesteśmy w czasie końcówki już roku liturgicznego. W ostatnim tygodniu, w tą niedzielę, już rozpoczynamy Adwent. Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynamy także nowy rok liturgiczny. Na tą końcówkę roku, po uroczystości Chrystusa, Króla Wszechświata, słyszymy o rzeczach w czytaniach, wsłuchując się w czytania, słyszymy o rzeczach ostatecznych, eschatycznych, o końcu czasu. Czytamy też Apokalipsę, która jest ostatnią księgą w Piśmie Świętym, która w sposób symboliczny mówi o końcu czasu, ale nie tylko o końcu czasu, bo ten koniec czasu trzeba nam też dobrze rozumieć. Apokalipsa jako księga, którą czytać należy w zasadzie dopiero jak się całe Pismo Święte przeczyta, bo jest pełna odniesień do Starego, do Nowego Testamentu, jest księgą w ogóle o zmaganiach dobra ze złem, Boga i demona, który próbuje przeciw niemu wystąpić. Ale jest to księga z jednej strony, która mówi o trudnych wydarzeniach i najczęściej tak nam się Apokalipsa kojarzy. I mamy dział filmów apokaliptycznych, które najczęściej mówią o wielkich katastrofach, które przychodzą, które Ziemia musi się w jakiś sposób zmierzyć. Ale Apokalipsa jako księga jest księgą nadziei. Księgą, która mówi, że chociaż to zło próbuje wystąpić przeciwko Bogu, ono nie jest mocniejsze niż Bóg. Demon jest stworzeniem, nie jest Bogiem. Próbuje być jak Bóg, ale nie może, bo między Bogiem a stworzeniem jest po prostu przepaść nie do przebycia. Jest to księga, która mówi o zwycięstwie dobra nad złem. Kiedy czytamy też dzisiejsze czytanie, dzisiejszą lekcję z Ewangelii, to widzimy, jak Jezus przygotowuje swoich uczniów i też przygotowuje na trudne wydarzenia. Te apokaliptyczne, to zmaganie, o którym mówiłem wcześniej, ono się dzieje w całej historii Kościoła i historii świata. Każde pokolenie ma swoją walkę, swoją wojnę, swoje ideologie, które występują przeciwko Bogu, swoje ateizmy. Każde pokolenie ma swoje bestie. Każde pokolenie ma także swoich świadków, swoich męczenników, tych, którzy oddają życie za Jezusa.
Jezus w Ewangelii przygotowuje swoich uczniów, zapowiada prześladowania i mówi, że będą wydadzą do synagog, do więzień, będą prześladować, wlec przed królów, namiestników, wydawać nawet będą rodzice, bracia, krewni, przyjaciele, a nawet niektórych o śmierć przyprawią. A wszystko to, mówi Jezus, z powodu mego imienia. Jest to taka pewna tajemnica Bożej miłości i nieprawości, tajemnica grzechu, zmagania. I Jezus, który o tym wszystkim mówi, sam będąc prześladowany, Jezus, który zapowiada apostołom, mówi, że włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. A nawet mówi, kiedy będą was tam wlec przed tych królów, to nie przygotowujcie sobie żadnej obrony. To ja wtedy będę przez was bronił was, dam wam mądrość, której nikt nie będzie w stanie się oprzeć. I mówi, to będzie sposobność, aby dawać świadectwo. Świadectwo o mnie, o żywym Bogu. Ten fragment, który mówi o tym zmaganiu, jak cała Ewangelia, jest fragmentem także dla nas, dobrą nowiną dla nas. Kiedy jestem uczniem Jezusa i idę za Nim, kiedy prawdziwie chcę stać się Jego uczniem, to muszę się przygotować też na trudności. Muszę się też przygotować na to, że nie wszyscy będą przyklaskiwać temu, co będę mówił, cytując Ewangelię, czy mojemu życiu, kiedy będę starał się żyć według Ewangelii, że będzie też wobec tego sprzeciw i że jest to po prostu częścią rzeczywistości tego świata, ale zarazem to, co powinienem wziąć z tego dla siebie, to to, żeby też nie lękać się, żeby mieć nadzieję. Oto ja jestem z wami aż do skończenia świata, mówi Jezus. Więc w Apokalipsie czytamy, że kiedy przyjdą te różne wydarzenia, podnieście głowy, mówi Jezus znowu, bo zbliża się wasze zbawienie. Dzisiaj na tej Eucharystii prośmy dla nas o tą prawdziwą mądrość. Prośmy o wytrwałość, szczególnie w trudnościach. Prośmy o to, abyśmy nie osłabli, ale byli wierni Bogu, ufali Jemu, Jego Słowu, temu, że mówi nam, że nasze życie ocalimy, kiedy będziemy wytrwali i że te włosy na naszej głowie są policzone i nie spadnie żaden bez woli Boga. Prośmy o silną nadzieję, wytrwałą, o wytrwałą też wiarę, abyśmy będąc i opowiadając się za Panem Bogiem, także wtedy, kiedy inni nie są z nami, a przeciwko nam, abyśmy nie osłabli, ale dawali świadectwo. Tak jak świadectwo dali apostołowie, każdy z nich, za wyjątkiem świętego Jana, który zmarł śmiercią naturalną, każdy z nich był męczennikiem, każdy z nich dał to świadectwo aż do ostatniej kropli krwi. Prośmy o to w sposób szczególny dla tych naszych braci, którzy dzisiaj szczególnie cierpią, bo w różnych krajach nasi bracia chrześcijanie są bardzo prześladowani i dziś także oddają życie. Niech łaska Boża umacnia nas i umacnia także nasze serca. Amen.